Znana od wieków łacińska sekwencja Stabat Mater do dziś jest chętnie wykorzystywanym przez artystów symbolem bezgranicznej matczynej miłości. Muzykę inspirowaną tekstem Stabat Mater pisali zarówno anonimowi twórcy, jak i cenieni kompozytorzy, choćby Antonio Vivaldi czy Joseph Haydn. Środowego wieczoru w wykonaniu wyjątkowych solistów i towarzyszących im zespołów Il Sunar Parlante oraz Concardo de Orosei w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy publiczność wysłuchała Stabat Mater w trzech odsłonach, od dzieła tajemniczego anonima po dwudziestowieczną kompozycję Arvo Parta. W średniowieczu istniało przekonanie, że dzieła muzyczne powstają jedynie dzięki łasce Bożej, dlatego artyści nie podpisywali się na rękopisach swoich utworów. W przypadku prezentowanej w Bolesławcu liturgicznej sekwencji Stabat Mater sprawa wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana. Do dziś historycy nie potrafią orzec, czy tekst i melodia zostały stworzone przez tego samego autora. W ramach festiwalu Wratislavia Cantans w samym tylko Wrocławiu zaplanowano 16 koncertów. Bolesławiecki koncert jest jednym z 10, jakie odbyły się w regionie. Wielkie podziękowanie dla pana dyrektora Andrzeja Kosendiaka, dyrektora festiwalu, który co roku, od wielu lat już stara się jako przyjaciel Bolesławca o to, żebyśmy mogli doznawać wrażeń na jak najwyższym poziomie. Podziękowanie dla księdza Piotra, na ręce księdza Piotra, dla księdza dziekana, gospodarza tego obiektu, który dzisiaj modli się za nas w Fatimie. Twórcą festiwalu Wratislavia Cantans jest wybitny polski dyrygent Andrzej Markowski, który jako dyrektor Filharmonii Wrocławskiej zainicjował w 1966 roku imprezę prezentującą muzykę od średniowiecza poprzez barok aż po lata współczesne. Dziś Wratislavia Cantans to jeden z najbardziej prestiżowych festiwali muzyki klasycznej w Polsce, jeden z najważniejszych festiwali muzyki poważnej w Europie Środkowej.